współpraca będzie dotyczyła oczywiście wymiany pracowników i studentów wśród wspólnych projektów naukowych, jak również aplikowania o granty międzynarodowe na zasadzie współpracy bilateralnej albo włączenia się w większe projekty. Our university, Port Phillip State University, one of the main direction of its development is internationalization. It cannot be implemented without cooperation with European universities. We participated in many European programs, Tempus Erasmus Mundus. Now we face cooperation under the project of Erasmus Mundus Plus, and having a contact with European universities like your university is very important for us. We already signed agreement in 2006 our universities, but now we have to renovate, to make some revision, and now signing of this agreement will open doors for our professors, for our students, for to be a part of exchange programs, and I hope that for both universities this cooperation will be very fruitful and interesting. Podpisujemy umowę z Narodowym Uniwersytetem w Tbilisi. Mieliśmy już taką umowę podpisaną, ona wygasła i w związku z tym, że liczymy dalej na współpracę ze Wschodem, to podpisujemy ją, odnawiamy podpisanie tej umowy. Trudno mówić o korzyściach ze współpracy ze Wschodem w porównaniu z Zachodu. Z każdej współpracy są takie same korzyści, to jest wymiana doświadczeń, to są nowe doświadczenia dla studentów i dla pracowników, to jest nowa dynamika badań naukowych, nowe projekty. To prawda, że często jesteśmy zapatrzeni na uniwersytety na Zachodzie, uważamy je często za lepsze niż te, w których czasami my się znajdujemy, natomiast ogromne bogactwo i ogromna dynamika jest również w krajach na przykład byłego Związku Radzieckiego i myślę, że z kolegami z tych krajów, z tych uniwersytetów mamy też bardzo wiele wspólnego i w związku z tym ta współpraca również przynosić będzie na pewno bardzo ciekawe i bardzo bogate owoce.